Cześć, witam Was. Dzisiaj przepis na prawdziwe pełnoziarniste buły, a właściwie pszenno pełnoziarniste, no bo dodałam do nich nieco mąki pszennej, żeby im się lepiej rosło. Bułki są pyszne, domowe i kompletnie bez zbytecznych dodatków. Ja do swoich dołożyłam jeszcze odrobinę płatków owsianych i słonecznika łuskanego, ale pamiętajcie, aby nie przesadzać z ilością, bo to podnosi ich kaloryczność. Troszkę wystarczy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zrobić samemu takie właśnie drożdżowe bułki pełnoziarniste, to jak zwykle zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od wsypania do miski mąki z pełnego ziarna. Następnie dosypujemy do niej również mąkę pszenną. Dodajemy nasze dodatki i w moim przypadku były to płatki owsiane i nieco łuskanego słonecznika. Dosypujemy też sól. Mieszamy te nasze suche składniki. Teraz do ciepłej wody dodajemy nasze drożdże, dodajemy również jakąś łyżeczkę cukru, a następnie dodajemy też około 2 łyżki tej naszej mieszanki mączno-otrębowo-słonecznikowej. I tak przygotowany zaczyn odstawiamy do wyrośnięcia na kilka minut, najlepiej przykrywając go czymś. Ja przykryłam swój miseczką. Teraz do naszej mąki i tak dalej dodajemy nasz wyrośnięty już zaczyn. Dodajemy też żółtko. Możecie dać całe jajko, ale ja białko wykorzystam sobie do czegoś innego. I tak wstępnie mieszamy naszą mieszankę łyżką. Zabieramy się za wyrabianie naszego ciasta. Wyrabiamy je dokładnie, dotąd aż będzie ono takie fajnie sprężyste. A wtedy odstawiamy go pod przykryciem w ciepłe, koniecznie miejsce do wyrastania na przynajmniej 30 minut. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Teraz formujemy z niego bułeczki, najlepiej taką zwilżoną w wodzie ręką. Ciasto wtedy nie będzie nam się kleiło i przylepiało do dłoni. Mnie wyszło 7 równych sztuk, równych, bo każdą z kolei ważyłam. Każdą bułkę dodatkowo wzbogaciłam jeszcze o płatki owsiane, czyli posypałam po wierzchu. Teraz odstawiamy je w ciepłe miejsce na około 15 minut. Po tym czasie, gdy urosną, wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 35-40 minut. No i tak wyglądają już moje gotowe bułeczki. Zachęcam Was oczywiście do próbowania przepisu. Dajcie znać, czy taki pomysł się Wam podoba. Kciukujcie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to również Was do tego zachęcam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!